Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy. Mianowicie, słuchajcie, postanowiłem się rozwijać na razie. Nie mam zamiaru tutaj prowadzić na razie żadnych wojen. Ale to też nie mam zamiaru też się ograniczać do tylko i wyłącznie pokojowych zagrywek. Mianowicie tutaj na przykład udało nam się doprowadzić do buntu naszych przyjaciół, wampirów. Wampirzy buntownicy tutaj powstali. Tutaj nasza Banshee uszkadza sobie pięknie mury w czarnej grani. Mam nadzieję, że tam uda nam się wspomóc ich jak najbardziej tylko się da. Teraz tak, tu im będzie rosło? Cholera! Niezadowolenie. To? Gdzie to było? Tutaj. Korupcja. Plądrowanie. Niezadowolenie. Przyłączające się do buntu. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, lecimy dalej. Moi drodzy. Ja ostatnio odkryłem, że jakaś nowa jednostka została dodana. Mianowicie krwawi rycerze. Wcześniej ich nie zauważałem. Nie widziałem ich. Może byli, może nie. Z nazwy wygląda na to, żeby jakby to były jakiegoś rodzaju wampiry. Są to oddziały kawalerii. No, które mogą nam się bardzo przydać. Nie będę tego ukrywał. Dobra, ci tutaj... Ci tutaj rosną w siłę. Powinni. Byli. Ta jest. A co ty, moja droga, byś tu mogła zrobić? Uszkodzenie budynków. Co byśmy tu mogli zrobić? Twierdza zielonoskórych. Fajnie, że to jest wszystko przekształcone na nasze. Co my tu mamy? Zagrody dla dzików. Nora szamana. Daje przychód. Zrobimy to zniszczyć może. Działaj! Niestety poracha. Ale dziewczyna się uczy. Proszę bardzo. Mamy tam 70% spaczenie, więc jest całkiem nieźle. Co by tu sobie dorzucić? Ech, co nam to daje? Słabe przebicie, klątwa nieśmierci. Czas trwania trwałe. Rodzaj wzmocnienie. Magiczny pocisk. Weźmy sobie to. Myślę, że warto. Dobra, teraz tak. No mamy hajsu. 6000. To tak troszkę mało. Troszkę mało. Dobra, spróbujmy zabójstwa tutaj. Proszę bardzo, jakie sukcesy. Ja już tu u ciebie, koleżanko, nie mam za bardzo co rozwijać. Dobra, idziemy w umiejętności bojowe już teraz, bo tu już nie ma co robić. Ty tu pędzisz. Ta jest, ty awansowałaś. No, sporo naszych awansuje. To byśmy tu mogli pójść. A weźmy sobie to, na przykład. Ty tu cały czas sobie działasz. Chyba i to włączyłem przez przypadek, trudno. Teraz tak, co my tu mamy?
No nadal, no nie są to jakieś zadowalające dochody, to co mam. Muszę zebrać więcej czarnej, mrocznej magii, żeby mieć więcej pieniędzy. Blokada armii. Upieszca. Straż. Tu mamy co? Uszkadzanie murów. Weźmy sobie to. To jest. What? No. No, wy się tutaj co? Zbroić. Wskrzeszać kolejne armie. Moi drodzy. Dobra. Lećmy dalej. Parę rzeczy mi się tutaj nie podoba w sytuacji, jaka zapanowała. Zastanawiam się coraz to bardziej nad atakiem na orków ponownym, ponieważ ich armie są strasznie mocno skupione na północy. Jednakże boję się, że uderzą na mnie. Na północy, a ja tam nie mam pełnej armii i bym chciał... Nie, na razie odrzucam. Dobra, działać. Kurde, cały czas mi tam maleje spaczenie. Raimund. Panie Raimundzie, co ja bym tu mógł panu zaoferować? To na przykład. Dobra. No, ci tu w końcu zaczynają mieć jakieś poważniejsze armie. Krytyczna porażka. Kurde! Och, niedobrze. Uderzmy. Sukces, proszę bardzo. To sobie weźmy, bastion. Ajajajajajaj. No, tutaj żeśmy troszkę to uszkodzili. Nadzieję, że moja koleżanka tutaj wróci do nas jeszcze. Bo jak nie, to będzie smuteczek. Dobra. To jest, dobra, to jest cesarski. Tu spróbujmy uderzyć w nich. To jest. Jakoś to idzie, no. Powoli, powoli do przodu. Co tu? Tutaj mówię to zrobić. I chyba to zrobię. Tak, rozbudujmy to. Co mi tam? Co mi tam szkodzi? No, zobaczymy. Wiecie co? Chyba uderzamy na nich. Tak se myślę. Chociaż kurde boję się, no nie będę ukrywał, że się troszkę boję. Wojny z orkami. Dobra, ty kolego. Uderzysz tu. Jest taki, no nie za bardzo ten poziom spaczenia jeszcze. Dobra, ty na razie kolego podjedź sobie tutaj. Ty podjedź sobie tutaj. Dobra. A ty tu. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za typów. Ty tutaj, kolego, tworzysz sobie armię.
Tak jest. I jeszcze sobie tutaj dorzućmy tak. Maszkaruna. Tego. I 2T. No, i mamy armię, mamy armię. Co ty byś tu jeszcze mógł sobie stworzyć? No na razie to tyle. Tak se myślę. Teraz tak, czy tu jest twierdza? Tak, jest tu twierdza zbudowana. Jeszcze będziemy mieli dodatkowe oddziały tutaj. No nie najgorzej to wygląda. Mamy się tu, będziemy mieli się tu czym bronić, bez wątpienia. Dobra. Okej, ci tu zaczęli oblężenie. Okej. Expand Sylvania's borders. Do not mistake me for the fool. No i tu mają strasznie duży ten garnizon. Mają olbrzymy nawet tutaj. Dobra. O, ktoś tu jeszcze ma punkty. A, zguba orków. Ech, kolego, co ty byś tu mógł dostać ode mnie? To se weź. Roczny majestat. Dobra, lecimy dalej. No i teraz mnie to bardzo mocno zaciekawiło, to co się tutaj wydarzy. Bo skoro nasi sojusznicy, znaczy wampirzy buntownicy rozpoczęli oblężenie tej czarnej grani, to ja bym może poczekał z tą wojną z orkami. Skoro tak, no to po co się pchać? Po co tam się pchać, skoro można to rozwiązać nieco inaczej? Zamek Drakenhof. Zwiększenie przychodów. Pięknie. Budowa ukończona. No! W końcu coś tu się dzieje. No tak, bo oni nie są po mojej stronie. Chyba spokojnie, uderzy, znaczy tak, poczekamy tutaj sobie te 12 tur jeszcze. Albo wiecie co? Co mnie tam? Wypowiedz wojnę. Bierzemy się za nich. Tak, wezwać sojuszników. Ta jest. Okej, oni tutaj kompletnie nic nie mają, więc automatycznie sobie to załatwmy. Ta jest. Zwiększony hajsior. Oczywiście zajmujemy to. Pięknie. No. I to mi się podoba. Teraz tak, tu od razu budować to. Tu myślę od razu to. Okej, teraz tak, ty kolego uderzasz tutaj. Tu wymagane oblężenie jest. No dobra. Kontynuować oblężenie. Tych ziem. Uderzyć. To automatycznie. Zająć to. Bez problemów. Jakichkolwiek. Coś tam jeszcze dostałem, ale trudno, kliknąłem. O. Sztandar grabieżcy. Co my tu mamy? Warsztat kamieniarski. Ważna rzecz. Tu sobie będziemy to zwiększać. A, to jest połączone z tym, tak? No dobra, no dobra. Tu myślę, że raczej powinniśmy sobie dać radę. Pytanie tylko, co oni zrobią. Dobra, lećmy dalej. O, punkt umiejętności, proszę bardzo.
22 poziom. Nieźle. Rozwój plus 8. Czas trwania oblężeń plus 1. Dobra, weź sobie to. Lord Wampirów. Stefan von Karstein. Panie Stefanie. Weź sobie głód. A teraz tu mamy... A, nasz upiorny król. Atak na garnizon. Rozstronie oblężeń miast przeciwnika. Weź sobie te leczenie ran. Przyspieszone. Tu chcę czekać. Dobra, na razie nie ma pieniędzy. Za bardzo. Dobra, lecimy, chociaż nie. Nie będziemy lecieć. Marnie to wygląda. No tak, bo mnie nie stać na to. Dobra, w razie tutaj podlecieć, moje drogie. Okej. Dobra, lećmy dalej. Co zrobią orkowie? To mnie bardzo ciekawi. Na razie przepięknie tracą prowincję. Co robi komputer? Idzie cały czas na Imperium. W ogóle by mnie nie widział, się zachowuje czasami. Dobrze, słuchajcie, trzeba uderzyć ich w ich gospodarkę. To jest dla nas właściwie jedyna szansa na pokonanie ich w miarę szybko. I tu oblegają to. Dobra, niech oblegają. Dobra, tu uderzymy. To wymaga oblężenia. Więc no dobrze. Niech będzie oblężenie. Tutaj nam trochę maleje. Ład publiczny. Ale nic z tym nie zrobię. Dobra, teraz tak, ty kolego. Tutaj uderzasz. Dobra, szturmujemy to. Okej, moi drodzy. A zaryzykujmy. Proszę bardzo, opłacało się ryzyko. Okej, na razie cofnąć się. Teraz tak, gdzie tu jest brama? Tu jest brama. Więc tak, was ustawiamy sobie tu. O, wszystkie jakieś stare krasnoludzkie twierdze. Z tego co ja tu widzę. Inaczej to sobie zróbmy. Ta jest, tutaj są nasza upiorna armia. Straż grobowa. Dobra, wy tu raczej nie będziecie mieli nic do działania. Dobra. Was rozstawiamy tu. Ty idziesz tutaj, kolego. Panie zguba orków. Pokaż no się. Paskudnik straszny z niego. Masz korony tutaj. No i słuchajcie, bierzmy się za skubańców. A więc tak. Taran bierze się za bramę. Wy... tam. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy
Dobra, co do was? To wy podejdziecie sobie tutaj. Wy. Zaatakować bramę. One też mogą atakować bramę. Ciekawe. Dobra, wy uderzcie tam. Dobra, zobaczymy, jak się sytuacja nam rozwinie. Ty, koleś, podjeżdżasz tutaj. Masz karony. Wlatują. Zapierdzielać. Dobra. Pan, panie, masz karun. Jeden bierze się za tych, drugi bierze się za tych. A jest, do dzieła. No, rozwaliliśmy tą bramę. Ej, smasz karony się tam dobrze bawią. Naprzód, panowie, naprzód. No ja wiem, że walą do nas. Wchodzimy na mury. Orkowie, macie przerąbane, tyle wam powiem. Tam. Niszczyć ich. Dobra, to już walka trwa. Dobra, uwaga dzieci. Wy zostawcie to. Teraz tak, wy tu uderzać w tych. Ile wlezie. Na nich, na nich. Atakować. Teraz tak. Na mury. Na mury. Atakować, po prostu atakować dziadów. Nacieramy. No i pięknie. Atakować. Dobra, tutaj żeśmy sobie pięknie poradzili. Nacierać.
No tu masz. Palnę ci tam kulą ognia. Dobra, nasz. Dobra. Wyzlatywać tutaj tych mi. Zeżreć mi ich. Wy tutaj podożynać. Atakować ogólnie. Dobra, orkowie słabną. Ciekawe co tam mają jeszcze w centrum. Pozabijać dziadów. Podożynać ich tutaj na tych murach. Dobra, wy... brać się za nich. Do ataku. Dobra, odleć. Ech, dobra, teraz tak, moi drodzy. Zostawić się tutaj. Do dzieła. Boże, ci tam się jeszcze pastwią nad nimi. Ty się masz wycofać, kolego. Panie Maszkaron, wycofujemy się. Ta jest, przygotować się. Dobra, bierzemy się za nich. Otóż tak. Uderzyć tu. Naprzód. Bez przesady. Do ataku. No. No, to są gobliny.
Tak jest. Powybijać ich tam. Nacieramy. Tak, proszę mi ich tutaj troszkę uzdrowić. Pięknie, sławną. Za nimi. Ta jest. Dobra. Zwycięstwo, moi drodzy, zwycięstwo. Dobrze, więc zakończył bitwę. No, i pięknie. No, i o to chodziło. Pięknie. Punkty doświadczenia, zawsze cenna rzecz. Oczywiście zajmujemy to. Eliksir siły żeśmy dostali. No ładnie, ładnie. Ech, dobra, tu sobie to zbudujmy. Niech to tam im smrodzi. W okolicznych prowincjach. Teraz tak, pan, panie Manfred. Musiałby pan uderzyć tu. W razie ustaw się tutaj. Ech, dobra. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, lećmy... Albo nie. Dobrze, moi drodzy, zakończmy tutaj ten odcineczek. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.